Spadnik miecza, aha. Jabłoń, tak. Takie stare kamieniołomy to są. No. To coraz mniej ludzi młodych jest, którzy reagują na plastykę i na muzykę, bo nie mieli w szkołach tego. Sekundkę. Uisiu, nie odejdę. Proszę bardzo. Dobrze, to ja panu zapakuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Jest? Dziękuję. Taka folia by się panu przydała, jak tutaj, żeby tak, się tak, tak. Kwiatek do kuchni spodobał. Tak, tak. Więc... Ale... Jakaś otwarta. Garnitur obrazy. No więc co obrazy, nie obrazy. Specjalne dla pana. Dziękuję. Te fantastyczne rzeczy. Coś kłopoty z rekonstrukcją tej bramki? Nie, chyba nie. No to rok temu zbili tynki i zostawili ten. Jak zwykle, super. To niedługo na akademię lecimy. A co, jakiś ciągle kajet jest zarysowany chyba, co? No tak, to? Ale to... Naprawdę, to objawiają się jak gdyby to trochę... Rzadko, w cyklu takim bardzo trochę rzadko, dwóch generacji, prawda? U muzyków to jest od razu. Tak. No to... oni mają wyjścia, bo są w domu, jak grają, no, ale ojciec... Nie to, tylko że ten słuch jest u takich ludzi od razu, naprawdę. Tak? Naprawdę. A tutaj te zdolności malarskie... U mnie na przykład zanim nie zaobserwowali nikogo w rodzinie. Podobno mój pradziadek, dowiedziałem się, no zdobił sanie. No to już miał jakieś zdolności plastyczne. Tak. Nikogo nie dobrał. Nie, ojciec, matka, moi dyletanci byli... Naturalna, jak gdyby, tak jest naturalna sprawa. Jest to... Gdzieś tam się gen odbije, gdzieś tam później. Zgadza się. Jeszcze panek, panie Ryszko. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Jakaś sesja jest, przepraszam. Daj. To wracamy do tematu. Przyszłość kultury. Kultury w Polsce jest trochę zagrożona, moim zdaniem, bo oczywiście nie można tego brać tak dosłownie i tak bardzo dramatycznie, chociaż warto by uderzyć w tarabany, jak to mówili kiedyś, czy na trwogę, że kultura jednak trochę słabnie, to znaczy nie edukuje się młodych ludzi. I tu nie chodzi o to, żeby oni byli czy muzykami, czy grali zaraz na instrumentach, czy malowali, czy rysowali, tylko żeby nabrali ogłady, takiej ogłady bardzo ogólnej ogłady, ale żeby to byli po pierwsze potencjalni wrażliwcy, żeby tych ludzi uwrażliwiać na kulturę, na piękno, na sztukę, na muzykę. Natomiast teraz ukrócza się lekcje plastyki, lekcje muzyki czy umuzykalnienia w szkołach, nawet takich podstawowych, a już nie mówiąc o trochę wyższych, że coraz mniej tego jest, tej edukacji kulturalnej. I to się potem odbija, będzie się odbijać i odbija się już u młodych ludzi, którzy są tępi, znaczy głusi na sztuki pikturalne i w ogóle głusi, jeśli chodzi o muzykę. Nie rozróżniają muzyki, nie chodzi o taką edukację, żeby oni akurat grali na instrumentach, czy malowali profesjonalnie, tylko żeby mieli taką pewną kulturę obycia się z tą sztuką, prawda, muzyczną i sztuką pikturalną. A jaka jest rola kultury, sztuki, w szczególności w życiu narodu? No oczywiście, że nie zapomina się o jednej rzeczy, że jedyną wizytówką narodu, kraju, państwa to jest kultura i dopiero ona świadczy o narodzie, o kraju, o państwie, a nic innego się właściwie nie zostaje, nic innego po ludziach, po państwie, tylko liczy się właściwie kultura i to trzeba właściwie pielęgnować od dziecka to, żeby ta kultura jednak była. Mamy ogromne zasoby, możliwości potencjalne, ludzie są wrażliwi, ludzie są wspaniali u nas, ale
tych młodych ludzi trzeba ukierunkować od razu, żeby oni byli jeszcze bardziej wrażliwi na kulturę. To nie chodzi o to, żeby oni sami uprawiali to, ale żeby byli wrażliwi, żeby nie było takich historii, że są obojętni. Na przykład miałem taką historię niedawno, malowałem w plenerze i taki chłopiec 10-letni podszedł do mnie i mówi, po co pan to robi, po co pan maluje? I ja byłem zdesperowany takim pytaniem w ogóle takiego chłopca. Nie pytam, czy on miał zajęcia plastyczne, no gdzieś tam miał w pierwszej klasie, a potem to już nie miał, nie miał plastyczne. A pytam się, a czy jakieś lekcje muzyki macie, jakiś śpiew? Nie mamy tego. Czyli ukróca się to u nas. Nie dba się w ogóle o te sprawy. To tak jakby młody człowiek staje się surowy taki i taki, powiedziałbym, tylko nastawiony na komercję, na branie, na żeby jak najwięcej miał tych dóbr doczesnych, jakby to powiedział ksiądz, prawda? Czy sądzi pan, że rola państwa w tym wszystkim jest istotna? Bardzo istotna. No, tutaj przykład taki jest, że już pomijam to, że państwo nie ma pieniędzy na kulturę, ale żeby te 0,04 na kulturę przeznaczone w budżecie państwa, to jest w ogóle śmieszne. To jest w ogóle... To nie wiadomo, jak to w ogóle patrzeć na to. Czyli, że państwo się nie dba o to. To znaczy, tu nie chodzi o to, że państwo dawało, bo akurat nie ma, ale żeby państwo sprzyjało kulturze. To znaczy, żeby na przykład jak ktoś łoży na kulturę, jakiś przedsiębiorca czy jakiś biznesmen, żeby mu od podatku odeszło to. A państwo nie robi tego. Jak to się zmieniło? Któryś z ministrów kultury i sztuki zabiegał o to, żeby jak ktoś daje na kulturę, łoży na kulturę, to niezależnie od tego, czy na teatr, czy na plastykę, czy na muzyków, czy na inne rzeczy, żeby mu mniej podatku płacił potem, miał jakieś ulgi podatkowe. A ludzie jak nie mają żadnych ulg, to nie mają, to nie jest, nie prowokuje ich do tego, żeby oni dawali, łożyli na kulturę, chociaż mogą to robić. I żeby państwo sprzyjało w tym znaczeniu, żeby pobudzało tych ludzi, żeby dawali na kulturę. Tak jak to w niektórych krajach zachodnich jest, gdzie nie ma na przykład, nie ma budżetu dobrego na kulturę, ale ludzie dostają, zmniejsza się im podatki, jak oni ułożą właśnie na tą kulturę, sztukę. A prywatny mecenas? No i prywatny też jest bardzo ważny, ale on powinien mieć też jakieś ulgi, jeśli na kulturę ułoży. Czy w Polsce są prywatni mecenasi sztuki? Nie zauważyłem. No, na pewno są, oczywiście, że są. Są, to znaczy, ale to się tak jakoś im się nie ułatwia, tym ludziom. To znaczy, nie ułatwia się w postaci tych ulg podatku. Na przykład takie, niedawno słyszałem taką historię, że ktoś tam zafundował stypendium dla jakiejś zdolnej osoby, a okazuje się, że nie dostał ulg z tego powodu, żadnych. Czy w Europie to się może zmienić? Myślę, że powinno się to zmienić. Myślisz, że wejście do Europy jest bardzo pozytywne dla sztuki, dla kultury? Oczywiście, tak? Jak najbardziej. My powinniśmy się raczej chełpić tym, że jest tym narodem dość wrażliwym i jeśli tworzymy jakąś kulturę i sztukę, to jest ona na takim niezłym poziomie, że nie mamy się czego wstydzić. I jeśli chodzi o teatr, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o plastykę, to nie mamy się czego wstydzić. Możemy to prezentować jako jeden z takich wkładów do tej kulturalnej, mam nadzieję, Europy. Mhm. Czy sądzi pan, że jak będziemy do Europy, to u pana się zjawi dużo ludzi z zagranicy? To wie pan, tu nie chodzi o to zupełnie. Mi się wydaje, że to nie chodzi o to. Ale żeby dostrzegli to, że w Polsce jest jedyna rzecz,
taka, powiedziałbym, że sztuka jest tutaj, powinna być zauważona, bo jest bardzo na dobrym poziomie. Gdziekolwiek się Polacy pojawią ze swoją sztuką, to są naprawdę bardzo hołubieni za granicą. Co pan uważa za najbardziej cenne w polskiej sztuce? No, najbardziej cenne. To jest pytanie takie, powiedziałbym, retoryczne. Najbardziej cenne. Najbardziej wartościowe. Wartościowe. Przyszłościowe, najbardziej poszukiwane, oryginalne. Mówi pan o polskiej sztuce, tak? W ogóle, tak? Ja bym tego tak nie rozróżniał, bo właściwie sztuka to jest rzecz, której nie można przykładać, że ona akurat jest polska, czy francuska, czy angielska, czy niemiecka. Że to właściwie jest taka, powiedziałbym, ogólnoludzka sprawa. Ogólnoludzka sprawa. I Polak, który tworzy w Polsce, niekoniecznie musi być koniecznie polski, niekoniecznie musi być taki oryginalny, z jakimś zaznaczeniem, że to jest polskie. Mam wrażenie, że tu chodzi o wrażliwość, bo to czasami można przyłożyć, taką miarę można przyłożyć do takich spraw jak jak wie pan, mówiono kiedyś o narodowej sztuce, o polskiej sztuce, że to właściwie to jest taki tylko termin troszkę, powiedziałbym, naciągnięty. Mhm. Naciągnięty termin. Czy polski pejzaż nie jest takim, powiedzmy, elementem, który nas wyróżnia? No, jak wiem, no. Myślę, że to chodzi o ludzi wrażliwych. I musi być te dwie osoby przynajmniej. Malarz wrażliwy i wrażliwy odbiorca sztuki. To nie znaczy wcale, że niekoniecznie musi kupić to, co robi, ale musi być wrażliwy jednak. I to uwrażliwianie powinno spełniać, ten sposób uwrażliwienia powinno spełniać edukacja. Od dziecka, od małego. A to dla nich? Teraz to tam zanika i to właśnie trzeba pielęgnować, żeby to było jednak. Był pan w Nowym Jorku. Jak by pan ocenił podejście do sztuki Amerykanów? No, wie pan co, to jest, co zauważyłem, że tam jest jakiś ogromny kult, kiedyś to był tylko pieniądze, a teraz jest kult przedmiotu, że ten przedmiot jest ogromnie ważny, ogromną rolę spełnia ten przedmiot, ten coraz to nowszy przedmiot, i oni się interesują bardziej przedmiotami niż samą sztuką. Jeśli mają do czynienia ze sztuką, to zawsze przykładają to do tego, jaka to wartość jest. Nie ma tej historii bezinteresowności do sztuki tej, tylko zawsze to musi mieć, oczywiście, że każda rzecz i sztuka też ma swoją wartość, ale nie wyłącznie chodzi o wartość, tylko jednak o to zainteresowanie się. Sami Amerykanie to zauważyłem, że oni właściwie się, są elity tylko, bardzo rzadkie elity, które się interesują i które doceniają sztukę, a oni traktują to tak jak ponieważ ta edukacja też nie jest taka najlepsza, jeśli chodzi o te kulturalne sprawy. Tam chodzi najbardziej o to, żeby ciągle te pieniądze robić, ten biznes, młodzi ludzie już chcą mieć od razu pieniądze albo jakiś interes zakładać. To, co zresztą i w Szwecji zauważyłem, bo byłem często w Szwecji, że ci młodzi ludzie nie chcą studiować, bo tam to z kolei jest trochę odwrotna sprawa, ponieważ podatki są tak duże, że ten inżynier czy ten dyrektor fabryki zarabia zarabia więcej od robotnika, ale płaci tak ogromne podatki, że prawie te pensje się wyrównują robotnika i tego dyrektora. Także i dlatego z tego powodu oni nie chcą studiować. No i powiedziałbym, sama Szwecja, no do Szwecji ja tak nawiązuję. Tam jest dość mało ludzi i wydaje się, że tak jak u nas ci młodzi ludzie są, no, wrażliwi na sztukę, na piękno, a tam okazuje się, że
Tak samo nie dba się o to, żeby ta kultura kwitła, tylko że chodzi najbardziej o to, żeby jednak egzystować, żeby dobrze egzystować, żeby się wykazać przedmiotem, tak samo jak jak w Stanach. Weźmy inny temat. Janek Łazary, jaki był człowiekiem? O, to dłuższa sprawa. Niech pan usiądzie. Taki ogromny. No ja się rozumiem. Oryginał był. To taki był człowiek, no, bratłata, dusza, człowiek. No, taki nieprawdopodobny, taki niespokojny duch, bo ciągle musiał malować, bez przerwy malował. I to malował szybko. Ale nie znaczy wcale, że źle, to znaczy, bo niektórzy malują szybko i źle. Natomiast on malował nieźle. Tylko też można by powiedzieć tak, że jak namalował 4 obrazy dziennie, to ten czwarty już nie był tak dobry, prawda? Nie był tak wspaniały obraz. Niektóre obrazy są takie trochę, no, powiedziałbym, za szybko malowane, znaczy bez specjalnego skupienia. Natomiast ma ogromny dorobek i dużo rzeczy jest bardzo pięknych jego, bardzo pięknych, także trzeba by to wybierać u niego obrazy. Co mówił o pobycie na Wielką Mazurę? On powiedział tak bardzo krótko, że właściwie Ameryka to jest w Polsce, a nie dla nas, dla malarzy, prawda? Że to jest tutaj jest Ameryka, tutaj jest Nowy Jork. I rzeczywiście więcej zainteresowania wzbudzają Polacy malarstwem, do malarstwa więcej mają sentymentu niż Amerykanie, których to czasami zupełnie nie obchodzi. Są oczywiście enklawy, gdzie się interesują obrazami, ale oni bardziej wolą mieć drugi jacht albo trzeci dom niż obrazy, niż sztukę. No ale z kolei taki ruchliwy człowiek jak Jasiu, mówiliśmy o Łazurku, jemu tam też nie było, był też niespokojny, on właściwie był w Nowym Jorku i też malował, jak wszędzie maluje, ale on do tego stopnia jest przywiązany tu do Polski, że malował właściwie w Nowym Jorku Kazimierz. To wszyscy to wiedzą. Ale było takie zapotrzebowanie na Kazimierz, prawda? No bo ja wiem, nie dlatego, że było zapotrzebowanie. Mi się wydaje, że to już jest kwestia postawy, jego postawy. Że on no, lubił malować to, co lubił, malował to, co lubił. Nawet byłem we Włoszech, byliśmy z nim, to też właściwie, one te obrazy włoskie, które on nam malował, to prawie były kazimierskie. Tak. A czy pan wystawiał tak samo w Nowym Jorku? Tak, kilka razy. Kilka razy wystawiałem. Nie no, wszystko jest bardzo ładne, wszystko bardzo pięknie, ale wie pan, to zainteresowanie ludzi nie jest tak wielkie jak u nas na wernisażach. Te wernisaże są zupełnie innego typu. Tam na przykład wernisaż trwa powiedzmy 4 godziny. To jest otwarcie wystawy od tej do tej, prawda? A u nas jest konkretna godzina na wernisaż i wtedy ludzi dużo przychodzi. A tam to się przewija przez parę godzin, mnóstwo ludzi i nie ma tego skupienia jednego na tym wernisażu, na tym święcie, że malarz wystawia, malarz pokazuje się. I to jest moim zdaniem ładniejsze u nas, prawda, niż tam, że to jest... Czy sprzedał pan jakieś obrazy w Nowym Jorku? O tak, nie jeden. Zadowolony pan z tego?